Okej, siemano wszystkim, z tej strony Turbo jest to, czekajcie, Battlefield 3. Jest to Battlefield 3, Team Deathmatch, kanały jakieś tam, nie pamiętam, już bardzo, bardzo dawno nie grałem w Battlefielda. Szczerze mówiąc, ostatni mecz jaki grałem to był wtedy, kiedy wrzuciłem na Facebooka, Jezu, na YouTube'a. Więc sporo czasu nie grałem, to trzeba przyznać. Gram na mojej graficzce, rozdzielczości, przepraszam, monitorowej, czyli 1440x900. Potem w programie to ładnie dopasuję do 16x9. I tylko chciałbym, bo sprawdzę sobie płynność jaką mam, bo to lecę na, ultra teraz. Tak. No właśnie. Dużo osób mówiło mi, żebym kupił sobie lepszą kartę graficzną. A ja stwierdziłem jedną rzecz, że... No gieńżesz, kurde. Ja stwierdziłem jedną rzecz, że... Zamiast kupować grafikę, no... Fuck you! Z czego mnie tak dojechał? Że zamiast kupować sobie nową grafikę... Która będzie mi kosztowała co najmniej z 1000 zł. Czyli ten GTX 660 albo 680. Czyli ten praktycznie najnowszy, najlepszy od GeForce'a, od NVIDII. To pomyślałem, że kupię AverMedia, to jest HD, coś tam. Ten co ma T-Volt i Hunta i tam jeszcze kilka osób. Bo tym, bo po pierwsze, kiedy już kupię sobie konsolę, co mam zamiar zrobić na wakacje, to mam zamiar nagrywać z konsoli. Lecz, znaczy, najpierw muszę, to w ogóle jest na serwerze, najpierw muszę mieć monitor Full HD, bo jeszcze nie mam. Ale sponio. Damy radę, monitor planuję dostać, monitor planuję dostać na święta, na Wigilię. Więc nie jest źle, nie jest źle. O, no nie wychodzę za mapę, dalej. Nie jest źle. Wstawaj. Bardzo dawno nie grałem, więc lami jak pała. Do tutaj. Wracaj tu pało skręcie. Cieszę się uciekł. Cipaki. Widziałem cię. Can see you little bitch. Wow, sorki stary. No! Okej, jesteśmy kwita. Spoko. On sobie nabił punkty, ja sobie niechcący nabiłem punkty, spoko. Jest dobrze. Dobra. Spadochroniarzy. Trochę mi przycina, szczerze mówiąc. Ale lecę na ultrasach, to tam nie wolno. Dobra, jeszcze tylko wrócę do tematu. Chciałem sobie kupić ten AverMedia, tą nagrywarkę, którą również mogę nagrywać gry pecetowe. Bo ona jest wpinana do komputera, jak między innymi jak karta graficzna, czyli wpinana do płyty głównej. I ma taki śmieszny baton, który może sobie leżeć na przykład na biurku. Jak się go kliknie, to wtedy zaczyna zgrywać. Więc mogę nim zgrywać wszystko. A najlepsze jest to, że ona w ogóle nie... ona w ogóle nie zżera procesora komputera. Dlatego, że ma własny procesor. Tak, ta karta ma swój własny procesor, który jest wykorzystywany do właśnie zapisywania obrazu. Więc jest dobrze. Obraz jest Full HD w 60 klatkach, jeśli ktoś tam będzie chciał, bo tam jest masa ustawień. I ten program sam te pliki, sam to kompresuje. Więc teoretycznie ja bym, włączając nagrywanie i grając, już by mi się zapisywał skompresowany plik. Więc to by, więc moje nagrywanie, znaczy moja praca z materiałem skupiałaby się tylko na nagraniu. Skupiałaby się tylko i wyłącznie na nagraniu, bo w czasie rzeczywistym to by było zapisywane i... Cholera. To by było zapisywane i od razu kompresowane. Tak, więc to jest naprawdę niezła sprawa. Naprawdę można by się fajnie tym pobawić.
Co cipa? Jezus, samymi shotgunami tu łażą. Dobra, nieważne. Tak, więc... Tylko, że to jest już wydatek, no, około kosztu 800 zł. Ale jest o wiele lepszy. Znaczy, ten wydatek byłby dla mnie o wiele korzystniejszy niż kupowanie nowej karty graficznej. Dlatego, że... gdybym kupił nową kartę graficzną, to bym mógł... To bym nagrywał te materiały na komputerze. Dobra. Co? Cipak jebany. Masz szczęście, mam cię spaniszał. Czemu ja mam... Kurna, sprzęt mi zabrał, frajer. Bosku, jestem jakimś skambagiem chodzę jakimś. Nieważne. Dobra, a więc... kontynuując... No kur... Jakim cudem ten cipak mnie dojechał z tylu metrów? Nieważne, dobra. Kontynuując. Gdybym kupił tą kartę graficzną, to bym mógł nagrywać bardzo dobre materiały z peceta. Czyli bym mógł nagrywać Battlefielda w Full HD, nie wiem, właśnie w Full HD, w kurwa, nie wiem, 60 klatkach na Ultrasach, przy 100 klatkach, to by było no problem. Lecz jeśli kupię tą Avermedię, to będę mógł nagrywać nie dość, że z peceta w Full HD, przy tylu klatkach, ile będę chciał tak naprawdę, bo to nie będzie zależało nijak od mojego procesora. I będę mógł po zakupie konsoli będę mógł nagrywać z konsol gry konsolowe, czyli na przykład, nie wiem, Heavy Rain, Red Dead Redemption. Ja będę kupował PS3 jak już, więc Gearsów nie, w Gearsy nie pogram raczej. Jakie są jeszcze gry? Skate, Infamous, Resistance. Masa gier. Poza tym, jak zauważyłem teraz, to bardzo dużo, dokładnie 90% gier wydawanych są robione pod konsole. Więc gry na konsolach są niesamowicie wspierane przez deweloperów. Masz apteczkę. Gry na konsolach są niesamowicie wspierane przez deweloperów. I kończy się to w ten sposób, że gry pecetowe są zwykłymi portami tak naprawdę, czyli zrobiliśmy to pod konsolę, no to teraz trzeba tylko przeportować na pecety, żeby było, spierdolimy tam, nie wiem, menu na przykład wyboru tego, nie będziemy w ogóle zmieniać menu wyboru serwera na przykład do multi, tylko będzie konsolowe, niech się męczą tam, no. I sterowanie też będzie pod konsolę, optymalizacja będzie chujowa i no właśnie, no rozumiecie. Tak to wygląda teraz, szczerze mówiąc, więc nie za fajnie, szczerze mówiąc, nieważne, dobra. Więc ja bym szczerze preferował naprawdę grać w niektóre gry na konsoli, w szczególności, że rynek konsolowy jest tak rozwinięty, że gry używane można kupić za grosze, naprawdę. Jeśli na przykład... Kurwa, no nie wiem, no. Ła. Co mnie jebasz? Take this. Kurwa, jebany pistochlaście. Masz apteczkę, skup. Wstawaj. Fuck you. A więc tak, co ja jeszcze... Dobra, zmieńmy karabinek. Może na coś, co jest szybkie, sprawne, super, maciusiowate. Dobra, UMP. Pociśnię sobie z UMP. Więc jeszcze raz mogę powiedzieć... Cholera, ominąłem go. Wstawaj! Cholerny scumbag. Ty jesteś wrogiem. Nie jesteś wrogiem. Jesteś wrogiem, uświadom to sobie, hehe. Więc gry są naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wspierane przez deweloperów. Gry są naprawdę bardzo wspierane przez deweloperów pod konsole. Więc, a jak mówiłem, gry na konsolę można kupić za grosze. Ja widziałem Uncharted 3, wszystkie części Uncharted nowe za 200 zł, a 200 zł kosztuje premierówka. Więc to może to nie jest tanio, bo tak naprawdę czasami mnie nie stać, żeby sobie kupić grę PC-tową przy premierówkę, czyli około 120 zł. Ale jak ja widzę, że mogę kupić sobie Little Big Planet 2 używane, czyli bez tam Network Passa, czyli bez grania sieci, chociaż to jest tak naprawdę najlepsze w tej grze,
Za 60 zł to naprawdę, no to naprawdę zajebiste, no nie oszukujmy się. A Network Pass sam na Allegro, to bo nie, naprawdę lepiej będzie kupić grę używaną i kupić na Allegro Network Pass, niż wydać 200 zł czy tam 150 zł za grę w pudełku nową. To jest masakra. Znowu zabili mnie w moim zespole, ja pierdolę zapały. Ale jest dobrze, jest dobrze. Jakie mam staty? Ja pierdzielę, jak mnie cisną w dupę, zapinają frajer. Ja mam lagi straszne. Ogólnie. No wyjazd stąd, kurna! Mi tak się wpierdzielał pod celownik, aż w końcu cię zabije i potem mnie spaniszujesz, frajerze jebany. No kurwa, nie to, wstawaj! Skambach jebany. Dobra, nieważne. Więc jeszcze raz, na przykład wszystkie shootery, na przykład Call of Duty, no bez przesady. Wszystkie teraz te nowe MW3, Black Ops 2, który wychodzi niedługo, to jest robione pod konsolę naprawdę. I twórcy tylko portują to na PC-ta z opóźnieniem, to z strasznym chamstwem, jebaństwem i w ogóle masakrą. Dlatego, że na przykład premiera Assassin's Creed 3. Premiera Assassin's Creed 3 na konsolę jest 31 października, czyli w Halloween. A premiera na PC-ty jest 2 tygodnie później. Więc no what the fuck, no serio? Portowanie z konsoli może jest, kurde, trochę wymaga, ale no to mogliby to robić i wypuścić premierę na wszystkie trzy platformy, a nie tylko na PS3 i na Xboxa, a na PC to sobie poczekacie, słupki. Na przykład Dishonored, to mi się podoba, że albo Skyrim, że wyszło na wszystkie trzy konsole, generacje, kurwa, platformy. Na wszystkie trzy platformy tego samego dnia, 11 listopada 2011 roku, 3.11, jo. Tak, na wszystkie trzy platformy wyszło tego samego dnia. Ja to rozumiem, bo się zajęli, bo pomyśleli trochę, no. Trochę pomyśleli, tyle. A nie, że wypuszczają grę 2 tygodnie później. Albo w ogóle polityka Microsoftu, że jak wyszły dodatki do GTA 4, czyli Episodes from Liberty City, to oni przez rok płacili Rockstarowi grube miliony za to, żeby ta gra była tylko i wyłącznie na Xboxa. Czy tam rok, czy tam pół roku. Więc masakra, no bez przesady. Wyjdź tu, cipciu. Tu coś biegło. Ła! Ruchają, ruchają! Strzelają! Gień. Snajperę dostał w plecę. Nawet się od... Zaczynam się odkuwać troszkę. Szczerze mówiąc. Zaraz mi coś od tyłu zjedzie. O! Proszę, ładny jest. O! Latareczka taktyczna. Jej, legbos. Jeszcze kilka kilów i będę w domu, że tak to ujmę. Jebani spadochroniarze. Dobra, anyways, kontynuując, więc najprędzej kupię PS3 i zamiast doradzania mi kupienia karty graficznej Nvidia tej najnowszej GTX-a, to naprawdę kupię tą Avermedia, która umożliwia mi nagrywanie gier Full HD z konsol i nie tylko, bo tak jak T-Vol to zaprezentował bardzo ładnie, nagrywa nią teraz wszystkie serie. Wszystkie serie, które obecnie, znaczy niektóre obecnie są, bo na przykład Borderlands już wcześniej jeszcze nie było nagrywane tym, ale na przykład Wiedźmin 2, edycję rozszerzoną, nagrywa właśnie tą Avermedium, która umożliwia mu granie na najwyższych detalach przy Full HD i płynnym nagrywaniu. I ja o tym właśnie mówię, że... Oj, sorry, kurwa. Jak to się mówi? Sorry. Fuck. Dobra, przynajmniej zginąłem to. Odkułem się trochę za niego.
Jeszcze kilka kili i będę miał moje kochane level up mojej klasy kochanej, czyli no. Więc kupię najprędzej, znaczy ja i tak na wakacje, czyli po skończeniu gimnazjum, czyli przed liceum, będę w wakacje w pracy. No, wstawaj, rzesz. Idę do pracy na wakacje, żeby mieć na po prostu na swoje wydatki jakieś tam ciuchy, książki, gry, inne pierdoły. Więc w wakacje na pewno coś sobie zarobię. I myślę, że... Bo tam ogólnie pracować można od 16 roku życia. Więc myślę sobie, że jeśli nie będę miał bardzo zajebanej szkoły, to jakieś weekendówki myślę, że spokojnie pykną. Że w weekend sobie pójdę na 5-6 godzin do pracy, zarobię trochę forsy, żebym miał na gry właśnie, na jakieś ciuchy, książki, żarcie, cokolwiek. Będę biednym licealistą. A ja idę do technikum, więc pozdro 600. Tarararara, masz w dupę, suko. Dobra. Tarararara. Jestem bogiem, uświadom tą sobie. Jak ja ich tu cisnę? Tam, bo kurde, znacznik odrodzenia, muszę go zniszczyć! Jeszcze kilka killi, no dajcie mi dobić ten level. Widzę, że tikety wzrastają, a nie ubywają, to w miarę. Jesteś wrogiem? Nie, uświadom to sobie, he. Ty też jesteś wrogiem. Ja tu jestem, pomoc medyczna, bardzo ładnie. Nie umieraj! Obok nie był wróg, ale... Ale udało mi się blokować broń. Yeah, like a boss. A zobaczmy, co to w ogóle za brońka. Co to za Bronisław mi się odblokował. A cholera go tam wie. Czekajcie, dostosuję sobie. Akcesoria broń. Jakąś nową broń tę dostałem, ale nie wiem jaką. O, było. Nie. Ty? Nie. Ty nie. Ty nie. Ty nie. Ty nie. Ty nie. Ty nie. O, do kwanta nie, nieważne. Ty nie. Ty. Nie. Ty nie. Ty też nie. Czyli to ty. Tak, to ty. Co to jest? Scumbagger! Trójką. Nie, to już mi się nie podoba, jak strzela trójkami. Ale dobra. Pobawimy się nową bronią. Siema, ziom. Przeblokować do niego jakiś celowny. O nie, skoro to jest kałasznikow, to będę do niego... Lunety! Tak, lunety. Ja pierdziel. Okej. Więc podsumujmy może całą moją wypowiedź z ostatnich 17 minut. 18. Zamiast kupować kartę graficzną NVIDIA, kupię AverMedia, gdzie będę mógł nagrywać i PC-ta, i konsolę. Czyli... Nie sądzę, żebym kupił tą AverMedia, jeśli w ogóle ją będę kupował. Bo jeszcze mam w planach zakup lustrzanki. To jeśli w ogóle będę kupował, to najprędzej na wakacje przyszłe, albo po wakacjach, kiedy zarobię trochę forsy. Kurwa! No. Kiedy zarobię trochę forsy. Tak. I no właśnie ten, no, także tego, no. Siema, ziom! Masz optęczkę. Nie wstawaj. Take this. Halo. God damn it, co rodzaju, jak tą broń się strzela. Tą bronią się strzela raczej. Bo jeszcze miałem w ogóle w planach zakup lustrzanki. Nexa chciałem kupić. Wiem, teraz będziecie mówić, że Jezus, jest tyle masa lepszych lustrzanek, ale mnie to pierdoli, szczerze mówiąc. Nex jest to znaczy Nex tak naprawdę nie jest lustrzanką. Take this, jest Anafa. Marcin, zabieram nieś. Kurwa mać, skąd? Skąd ja się pytam, skąd? Pierdolone skambogi. Dobry, tak. Bo Nex to tak... Nex nie jest lustrzanką, bo nie ma lustra, ma tylko matrycę. To jest bardziej kompakt z wymienną optyką. Tak samo jak Nikon One. Tam J1, czy jak się go nazywajcie, mi to szczerze nie bardzo. Kurwyksy. Planuję go kupić, ponieważ chcę kupić jakiś lepszy aparat. Chciałem kupić Nexa trójkę, bo na Allegro używaną można znaleźć za około 6-7 stówek. Chciałem od Dama kupić Nexa, bo on ma Nexa.
Tak chciałem go przekonać. Stary, kupisz sobie, nie wiem, Canona, Nikona, chujona, w dupona, jebona. A mi sprzedaż swojego Nexa. Ale jeszcze z nim o tym nie gadałem. W ogóle ja mam strasznie, strasznie słaby. Mam dosyć słaby kontakt z Adamem teraz, bo... Ja pierdziele, jebany skam, kamper, gdzie on frajer siedzi? Znacznie go odrodzenia. Także tego, no. Bo ja mogę z nim gadać tylko i wyłącznie w weekendy, kiedy jakby, no... Cholerny scumbag! Gdzie siedzisz, cipaku? Dorwę ci, urwę ci jajka. Słyszysz mnie? Urwę ci jaja. Jaja ci z dupy wyrwę, suko. Mogę z nim gadać tylko w weekendy, bo jest 9 godzin różnicy w tył od mojej, czyli jak u mnie jest 9 rano, u niego północ. Więc nie jest za wesoło, ale daję radę. Ale dobra, wiecie co, ja kończę ten odcinek z Battlefielda, już ma 20 minut. A dłuższych nie chcę robić. Więc dzięki, trzymajcie się ciepło, na razie.